Moi drodzy, słowo skrócone, a więc będzie krótko o ważnym słowie, bo słowie Bożym. Dzisiaj o Bożych znakach. Po krótkiej czołóweczce widzimy się, spotykamy przy Biblii. Gdy dzisiaj rozważałem Boże Słowo, otworzyłem Biblię na 28 rozdziale Mateusza. Pozwólcie, że przeczytam wam kilka wersetów, które wybrałem dla was. Odeszły kobiety wtedy szybko od grobowca i ze strachem, a zarazem z wielką radością pobiegły powiadomić jego uczniów. Nagle Jezus wyszedł im naprzeciw i powiedział: witajcie. One podeszły, objęły go za nogi i pokłoniły się mu. Wtedy Jezus im rzekł: nie bójcie się, idźcie, powiedzcie moim braciom, by poszli do Galilei, tam mnie zobaczą. Okres paschalny, oktawa Wielkanocy, stąd też ten fragment, a nie inny. Jaka główna myśl towarzyszyła mi, kiedy czytałem ten rozdział? Przecież kobiety zostały wysłane przez Jezusa do uczniów, do apostołów, dokładnie po to, aby im potwierdzić Słowo Boże, Słowo Jezusa dokładnie, które usłyszeli od Niego wcześniej. Jakbyśmy przekartkowali Biblię, Jezus mówi w Mateusza 26:32: lecz kiedy wstanę, pójdę przed wami do Galilei. On to mówi do apostołów. Jezus wiedział, że uczniowie będą zlęknieni, że uczniowie zamkną się w wieczerniku, nie będą chcieli z niego wyjść i nie będą rozumieli tej całej sytuacji. Dlatego wysyła z potwierdzeniem niewiasty. Mało tego, przeczytajmy dalej. W 17 wersecie 28 rozdziale. Gdy uczniowie, apostołowie go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak mieli wątpliwości. Mimo, że kobiety wcześniej były i potwierdziły im słowa, które Jezus rzekł do nich wcześniej. Jezus nawet trzy razy Ewangelię mówią nam. Potrójnie zapowiadał swoją śmierć, mękę i zmartwychwstanie. Czyżby uczniowie o tym zapomnieli? Stąd dla nas nauka. W momencie kryzysu, w momencie jakiegoś takiego duchowego, psychicznego zmęczenia, otępienia umysłu, potrzebujemy takiego duchowego wsparcia, które niosą nam inne osoby, Boże osoby. Dlatego słuchajmy Bożych natchnień i także dostrzegajmy Boże znaki przez inne osoby, które niosą nam dobrą nowinę o Jezusie. I nie bądźmy, broń Boże, zamknięci na to, co inni chcą nam powiedzieć o Jezusie. Bo może ktoś przychodzi do ciebie z potwierdzeniem czegoś, co usłyszałaś już wcześniej. Może ktoś przynosi ci dobrą nowinę, może nawet usłyszysz coś drugi, trzeci, czwarty raz, to samo. Nie wiem, chociażby Bóg cię kocha, Bóg ciebie zbawił. Uwierz, droga siostro, drogi bracie, że jeżeli ktoś mówi tobie o Bogu coś setny raz, dwusetny, pięćsetny, to jest to dobra nowina do ciebie i nie przechodź wobec tej dobrej nowiny obojętnie. Nie lekceważ ją, broń Boże. Słuchaj, przejmuj z wiarą. I każdy ma swój czas na dojrzenie do pewnych spraw i nie należy tego przyspieszać. I jeżeli nawet czegoś nie przyjmujesz, jesteś, jak to się teraz mówi, agnostykiem, wątpisz, powątpiewasz, szukasz. Szukaj. Szukajcie Boga. Mówi Izajasz dokładnie, teraz nie przytoczę, ale znalazłem. Szukajcie Boga, a znajdując, przywołujcie Go, dopóki nie zbliży się do was. My często, nawet jeżeli Bóg jest blisko, i kiedy go znajdujemy,
Chcemy go jeszcze przywoływać. Chcemy potwierdzeń. Chcemy, aby, nie wiem, grom z jasnego nieba, jakieś święte, mistyczne objawienie nastąpiło, abyśmy byli przekonani, że mamy za czymś pójść, za jakimś słowem, które Bóg nam kiedyś wcześniej dał. Dzisiaj chciałbym zostawić siebie i was, bo zawsze w słowie skróconym zostawiam jakieś pytanie. Takie dające do myślenia pytanie. Ile jeszcze potrzebujemy potwierdzeń, aby zdecydować się na krok wiary i uczynić coś, czego od nas Bóg chce? Ile potrzebujemy potwierdzeń? 100, 200, 300, 500, 1000, 100 tysięcy. Jeżeli jesteś do czegoś przekonany, masz wiele potwierdzeń, nie bój się. Jezus mówi niewiastom, nie bójcie się. Nie bójmy się. Courage, odwagi. Dobrego czasu paschalnego. Mam nadzieję, że to słowo też wielu osobom pomoże w podejmowaniu różnych decyzji. Aby nie odkładać, jeżeli macie potwierdzenie, jeżeli nie macie, proście Pana o potwierdzenie i słuchajcie tego, co też Bóg mówi przez inne osoby. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach słowa skróconego, niedzielnego dzielenia. Do zobaczenia też na 20, która pewnie niebawem i dam o tym znać kiedy na Facebooku. Do zobaczenia. Zostańcie z Bogiem.